Cześć, ja jestem Ondar, a to jest już drugi film na dzisiaj. Jeżeli nie obejrzałeś poprzedniego, to możesz to zrobić po obejrzeniu tego odcinka. W tym odcinku, na jedną z waszych próśb, chciałbym wam pokazać trzy najstraszniejsze kanały na YouTube. Więc łapka w górę na start, a ja zapraszam cię do oglądania. Jest to dosyć stary kanał z animacjami. Jednakże animacjami nie do końca przeznaczonymi dla dzieci, ponieważ są bardzo brutalne i niepokojące. Przykładowymi strasznymi animacjami na tym kanale są na przykład dosyć przerażający taniec SpongeBoba, jednak najbardziej niepokojącym i najbardziej kontrowersyjnym odcinkiem oraz najpopularniejszym filmem na kanale jest jeden z odcinków Jimmy Neutrona. Jest to dosyć dziwny film, w którym ojciec Jimmy'ego grozi mu strzelbą, aby ten zadzwonił po pizzę. Kiedy pizza przychodzi, pizza atakuje tatę Jimmy'ego. Jest to dosyć dziwne, ale lepiej, żebyście zobaczyli to sami. Teraz leci gdzieś wam to w tle. Here's your pizza. The pizza is aggressive. Oh shit. Just another day in the life of Jimmy Neutron. Kraina Grzybów to bardzo niepokojący i bardzo dziwny kanał, który jest znany na całym świecie i pochodzi on z Polski. Całość ma formę takiego jakby edukacyjnego show dla dzieci. Chociaż nie do końca. Całość jest prowadzona przez dosyć dziwną postać z bardzo dziwnymi oczami, która zakłada, że świat i człowiek jest zbudowany z grzybów. Co chwilę możemy tutaj natrafić na dosyć niepokojące napisy kierowane do widzów. Takie jak na przykład strzeżcie krainy grzybów. Na przykład dziwną czarną postać stojącą w rogu pokoju, która wygaduje bardzo dziwne rzeczy. Często pojawiają się tam również sceny przykładowo odcinania palców, czy różnych innych równie przerażających rzeczy. Kanał od jakiegoś czasu pozostaje martwy, a czy jeszcze kiedykolwiek odżyje, tego nie wiem. Co sądzicie? Piszcie w komentarzach. Kiedyś był to zupełnie zwyczajny kanał, na który autorka wrzucała dosyć zwyczajne filmy ze swojego życia. Vlogami bym tego nie nazwał, jednak coś na kształt właśnie tego. Jednakże autorka całego kanału zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Dziewczyna do tej pory nie odnaleziona, jednak pozostały dwa tropy w sprawie jej zaginięcia, a mianowicie dwa filmy na jej kanale o nazwie Stalker Video 1 i Stalker Video 2. Pierwszym z tych filmów dziewczyna mówi, że jest śledzona przez dziwnego człowieka, natomiast w drugim dziwny człowiek już sam do niej przyszedł. Nie wiadomo, co się z nią tak naprawdę stało i czy dziewczyna w ogóle nadal żyje, jednak cała sprawa jest naprawdę bardzo niepokojąca. Dziękuję za oglądanie, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli Ci się podobało. Obejrzyj moje poprzednie filmy, wyczekuj następnych, wbijaj na mojego Instagrama, Snapchata oraz Discorda, do których linki masz w opisie. Trzymajcie się, cześć!